Od dawna media oraz policja prowadzą szeroko zakrojoną akcję informowania i ostrzegania przed oszustami, którzy, wykorzystując naiwność osób, zazwyczaj starszych, próbują wyłudzić od nich pieniądze. Metody są powszechnie znane. Kto nie słyszał o oszustwie na wnuczka czy na policjanta? Jak się okazuje, ostrzeżeń nigdy nie jest za dużo. W miniony poniedziałek ogromną kwotę wyłożyła na rzekome ratowanie syna mieszkanka naszego powiatu. W poniedziałek około godziny 10 na telefon stacjonarny 68-letniej mieszkanki naszego powiatu zadzwonił mężczyzna, podając się za policjanta i poinformował rozmówczynię, że jej syn spowodował wypadek, że śmiertelnie potrącił kobietę i że jak gdyby sprawę można załatwić, wpłacając 200 tysięcy złotych poręczenia, żeby syn nie mógł opuścić areszt i wrócić do domu. Później rozmowę jakby kontynuował inny mężczyzna, który podawał się za syna tej pani, płacząc potwierdził jak gdyby wersję przedmówcy i powiedział, że właśnie te 200 tysięcy złotych może załatwić tą sprawę. Przestępcy jak zwykle działali pod presją czasu, że to trzeba zrobić już natychmiast, że każda zwłoka to spowoduje, że jednak ten syn ma ponieść odpowiedzialność, więc kobieta zorganizowała, że tak powiem kolokwialnie, 200 tysięcy złotych i przekazała w umówionym ze sprawcami miejscu. Po tym fakcie nabrała jednak podejrzeń i skontaktowała się z policją. Policjanci w wyniku podjętych działań odzyskali całą tą kwotę i pokrzywdzona nie straci oszczędności swojego życia. Tutaj chciałabym jeszcze zaznaczyć, że tego samego dnia, mniej więcej też około 10, inna seniorka otrzymała bardzo podobny telefon, z tym, że tutaj scenariusz różnił się tym, że rzekomo córka tej pani miała spowodować również wypadek drogowy, również miała śmiertelnie potrącić też chyba kobietę i też sprawcy żądali zapłacenia pieniędzy, żeby w jakiś sposób załatwić tą sprawę, ale kiedy nasza rozmówczyni usłyszała tą informację, powiedziała, że nie ma oszczędności i wówczas sprawcy rozłączyli się. Sami wielokrotnie przekonaliśmy się, jak aktywnie mieszkańcy miasta i powiatu odpowiadają na publikowane przez nas apele i ostrzeżenia o kolejnych próbach oszustw. Nasze komunikaty są błyskawicznie udostępniane i przekazywane dalej, co z pewnością wpływa na to, że przestępcy nieco rzadziej przypuszczają ataki na łatwowiernych mieszkańców. Wciąż jednak, o czym świadczy poniedziałkowe zdarzenie, zbyt łatwo ulegamy sugestywnym opowieściom słyszanym przez telefon. Policja więc przypomina. Policjanci nigdy nie działają w ten sposób, nigdy nie opowiadają o prowadzonych postępowaniach, nigdy też nie pytają o oszczędności życia, nigdy nie żądają wpłacenia żadnych pieniędzy. W ogóle taki temat to już może od razu nam narzucić, że może być to sposób działania przestępców, którzy w bardzo często wyrafinowany sposób umieją poprowadzić rozmowę i spowodować, że tak naprawdę ten rozmówca przekaże im informacje, dzięki którym oni uwiarygodniają jakby swoją historię. Tym razem policja rozszerza też listę adresatów swego apelu o czujność. Apel do państwa, żeby nigdy nie działać pod presją czasu, żeby zawsze sprawdzić, czy faktycznie osoba bliska, której dotyczy rozmowa, ma jakiś problem, czy też jeżeli nie możemy się z nią bezpośrednio skontaktować, bo może zdarzyć się taka sytuacja, kto ktoś, kto z nią w tej chwili przebywa lub może z nią nawiązać kontakt. Też warto, myślę, że zaapelować do pracowników banku, że jeżeli ktoś przychodzi wypłacić pilnie znaczną kwotę pieniędzy, żeby zapytać tą osobę jakoś delikatnie, czy sprawdzić, czy na pewno ta osoba nie padła ofiarą oszustów, czy właśnie jak gdyby nie chce jakiejś kwoty wpłacić przestępcom. Obecnie trwa Narodowy Spis Powszechny, który jest kolejną okazją dla przestępców. Już pojawiły się w kraju pierwsze informacje
o próbach wyłudzenia danych osobowych przez ludzi podających się za rachmistrzów spisowych. By nie narazić się na takie zagrożenie, najprościej jest skorzystać z możliwości samospisania się przez internet, a wykluczeni cyfrowo mogą tego dokonać przez telefon, samodzielnie dzwoniąc na numer infolinii spisowej. Jej numer to 22 279 99 99. To wygodna i bezpieczna opcja, w której nie trzeba potwierdzać tożsamości rachmistrza.